Nowa Suwalska Energia to nazwa klastra energetycznego zawiązanego w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach. Tworzy go 6 podmiotów: miasto Suwałki, park, firma Malow i suwalskie kopalnie surowców mineralnych, a także spółki komunalne, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Klaster według założeń ma realizować inwestycje w energię odnawialną. Chcemy, żeby Suwałki w miarę możliwości były samowystarczalne energetyczne. My jako miasto planujemy pozyskiwać również z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej środki finansowe. Zgłosiliśmy do KPO, Krajowego Planu Odbudowy, i również do nowego RPO, czyli Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego, swoje projekty. Wiemy, że są inicjatywy ze strony suwalskich przedsiębiorców. Tutaj tych przedsiębiorców, którzy są przy tym stole. Również suwalskie firmy komunalne są producentami już energii elektrycznej, tak jak nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, ale również i PEWiK ma farmę fotowoltaiczną. Może farma to za duże określenie. Także tutaj firma Malow, korzystamy już z tego dobrodziejstwa, wytwarzamy energię elektryczną w oparciu o te źródła odnawialne. Chcemy to spiąć, chcemy stworzyć taki podmiot, który będzie chciał koordynować te działania. Nie da się zabezpieczyć w pełni zapotrzebowania miasta na prąd z wykorzystaniem energii odnawialnej, ale z pewnością możliwe jest znaczące ograniczenie tzw. brudnych źródeł. Powstaniu klastra przyświecają 3 wiodące hasła: czysta energia i środowisko, tania energia i niezależność energetyczna. Koordynacją zajmie się Park Naukowo-Technologiczny, natomiast środki na konieczne inwestycje miasto chce pozyskać z 2 europejskich źródeł: Krajowego Planu Odbudowy oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Doświadczenia z rozwiązaniami w postaci paneli fotowoltaicznych ma już należąca do nowego klastra firma Malow. Są one na tyle pozytywne, że przedsiębiorstwo zamierza dalej inwestować w takie pozyskiwanie energii. Przy naszych pomieszczeniach produkcyjnych jest to tam zainstalowane ponad 2 MW i w okresie, kiedy jest słońce, czyli letnim, możemy w zasadzie prawie w 100% wykorzystywać do naszych potrzeb energię. Ponieważ pracujemy na 3 zmiany, więc w okresie letnim można powiedzieć, że praktycznie 2 zmiany to energia ze słońca. Również otrzymaliśmy warunki z PGE na podłączenie nowej farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 8 MW. I ten temat zaczynamy już realizować. Myślę, że za 2,5-3 lata to ta farma fotowoltaiczna powstanie i podłączymy się, mamy zgodę na podłączenie się do sieci ogólnej. Chcemy wytwarzać energię zieloną z odnawialnych źródeł energii. Po drugie, chcemy, żeby ta energia dla firm, dla mieszkańców była tańszą energią. Po trzecie, chcemy również zwiększyć tutaj wykorzystanie tego potencjału, który jest na terenie Suwałk, Suwalszczyzny. Mamy dużo obszarów takich, które nadają się pod fotowoltaikę. Nie dopuszcza wprawdzie plan miejscowego zagospodarowania ani studium farm wiatrowych w naszym mieście, ale poza granicami Suwałk są takie farmy wiatrowe. Wszystko to robimy po to, żeby wytwarzać energię taniej, żeby być konkurencyjnym. Nie ulega wątpliwości, że na dzisiaj jeszcze takich instrumentów finansowych nie ma. Mówiłem o opłatach za dystrybucję energii elektrycznej i tego typu inicjatywy, jak klastry energetyczne, jak spółdzielnie energetyczne, powinny mieć bonus w postaci niższych opłat za dystrybucję. Wtedy ta energia będzie tańsza, ona będzie na miejscu wykorzystywana przez właśnie lokalną społeczność.